No właśnie, Emil, ty szanowni zaczynaj. państwo, tak, ja będę zaczynał. Olga się będzie przytulała do bardzo Bezpie. przyjemnego skądinąd sierściuszka, no, o którym to będziemy rozmawiać w kontekście tego, że pieski ze schroniska to mogą być najwierniejsi przyjaciele. Porozmawiamy o tym z lekarzem weterynarii z Uniwersytetu Przyrodniczego. Jest z nami pani Aleksandra Garbiec. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło. No właśnie, porozmawiajmy sobie w takim razie trochę o Estelce. Niezwykle przyjazny pies, trochę się chyba boi, ale jednak otwarty cały czas. Przychodzi, nie zna nas, a się przytula. Tak, jest to sunia, którą zdecydowaliśmy się z mężem przygarnąć. Prawie 6 lat temu trafiła do nas, do naszego domu. To był piesek niestety, ale bezdomny, błąkający się z wieloma problemami. Problemami zdrowotnymi, ale również problemami behawioralnymi, więc to była bardzo przemyślana i świadoma adopcja. Też jestem tutaj, żeby właśnie do takiej adopcji wszystkich zachęcać, żeby to była naprawdę przemyślana decyzja. Zwierzę nie jest rzeczą, zwierzę czuje, dlatego należy traktować zwierzęta, należy tym szacunkiem, a na pewno nam to wynagrodzą. No i właśnie takim przykładem jest ta sunia, która tutaj zagościła dzisiaj ze mną na kanapie. Faktycznie jest bardzo przyjacielska, jest bardzo łagodna, no niemniej jednak jest to piesek jednak wylękniony, tak? Z nieznaną mi niestety przeszłością. Bardzo wielu rzeczy się boi, bardzo wielu rzeczy unika kontaktu z mężczyznami, zdecydowanie bardziej ufa kobietom, boi się nowych rzeczy, boi się zmian, boi się różnych dźwięków, no niemniej jednak wynagradza nam to. I jak... szczeka. Nie szczeka, to tak. Może jest być to efektem jakiejś traumy, tak? Tak, jest to piesek, który zdecydowanie, jak widać, jest pieskiem bardzo, bardzo cichym. Praktycznie nie wydaje z siebie żadnych odgłosów. Uwielbia dzieci. Uwielbia dzieci. Na co trzeba się przygotować, przygotowując się do adopcji? Na pewno trzeba zasięgnąć kilku porad, tak jak się przygotować na to, żeby przyjąć czworonoga do swojego domu. To jest duża zmiana, nie tylko dla nas, dla ludzi, bo jednak przyjmujemy nowego członka rodziny, ale i dla zwierzęcia. Zwierzę może, takie zwierzę z nieznaną przeszłością, czy też trudną przeszłością, może różnie zareagować. Czy na domowników, czy na różne sytuacje życia codziennego. Więc na pewno warto poczytać albo po prostu udać się do osób, które się na tym znają. Behawioryści, zoopsychologowie, trenerzy psów. To są naprawdę osoby, które nam fachowo w tym pomogą. Pomogą fachowo się przygotować, bo posiadanie pieska to nie tylko zakupienie miseczki czy posłanka. To jest naprawdę spore wyzwanie. Naprawdę, żeby zrozumieć czworonożnego przyjaciela, trzeba troszkę poczytać, więc... Ja bardzo zachęcam Państwa, jeżeli chcecie zaadoptować zwierzęta, chcecie się przymierzyć do adopcji, na wykład, który się odbędzie u nas na naszym Uniwersytecie Przyrodniczym, tutaj w naszym pięknym mieście Lublin, w przyszły wtorek o godzinie 15 w Centrum Kongresowym przyjeżdża profesor z Arizony, aż z Arizony, Clive Wynn, który jest no, światowej sławy człowiekiem, który właśnie zajmuje się tematyką zwierząt schroniskowych. Piszę książki, więc zachęcam. Wykład jest finansowany przez gminę Lublin i będzie tłumaczony na język polski, więc proszę nie obawiać się bariery językowej. Proszę przyjść, proszę posłuchać, a być może uda się niektórych zachęcić, żeby dać nowe życie, nowy dom zwierzakom. Naprawdę na to zasługują. Wymieniała pani szereg profesji, specjalistów, którzy powinni takiego pieska o być może nie do końca znanej przeszłości obejrzeć. Jak długo trwa ten proces? Tak naprawdę, jeżeli zdecydujemy się już na taką adopcję i jeżeli zobaczymy, że nasz psiak boryka się z różnymi problemami, tak, ma jakieś lęki, jest wycofany, czy też jesteśmy niepewni jego zachowania, tak, czy nie wiem, czy boimy się, że będzie agresywny, mamy na przykład dzieci, to myślę, że taka obserwacja behawioralna to już są tygodnie, tak? To są tygodnie współpracy z takim behawiorystą, jeżeli chcemy zająć się tym tak profesjonalnie, tak? Chcemy do tego podejść od początku do końca, to myślę, że taka współpraca między nowym właścicielem, behawiorystą czy zoopsychologiem już będzie trwała te kilka tygodni, tak? Czy da się odczuć, że pies adoptowany jest wyjątkowo wdzięczny? Tak, da się to odczuć. Też znam ludzi, znam osoby, które mają zwierzaki gdzieś tam z hodowli, tak? Kupione od szczeniaka, to są zupełnie inne zwierzęta. To są świetne zwierzęta, no niemniej jednak
tak jak tutaj państwo widzicie, zwierzę adoptowane to jest zwierzę niezwykle wierne, wpatrzone w człowieka. Ona po prostu jest wdzięczna za wszystko, tak? Za ten nowy dom, za tą pełną miseczkę, za każdy czas, który jest jej poświęcony, tak? Więc naprawdę da się to odczuć. Zresztą wszyscy państwo tutaj już pewnie też zauważyliście, że jest to zupełnie inny piesek. No nie wiem, czy zauważyli, bardzo... bo tak się Olga szczelnie do psiaka przytuliła, że nie wiadomo, no, czy powiem państwu, tam jest niezwykle, nie ma. Chyba w tym momencie jest zmęczony, ale kiedy wszedł do naszego studia, każdego obwąchał, każdemu udał się pogłaskać, przytulać, polizał nawet. Mnie? Wielu z nas, a to jest chyba też taki przejaw zaufania i sympatii. Także jest bardzo otwartym psem, paradoksalnie. Tak, jest otwartym psem, jeździ ze mną do przedszkoli. Tak jak już wspomniałam, bardzo lubi dzieci, bardzo dobrze odnajduje się z dziećmi. No i też dzieci ją bardzo, bardzo lubią, bo jest właśnie taka spokojna. Ona nie skacze, ona nie szczeka, więc jest naprawdę taka bardzo spokojna. Też w domu mam 3-latka, więc widać tą więź pomiędzy dzieckiem a psiakiem. Nie da się tego ukryć. No, że darzył się wielką przyjaźnią. Zachęcamy w takim razie do adopcji psów i przypomnijmy, kiedy będzie można więcej dowiedzieć się. 23 maja o godzinie 15 w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Prelegentem będzie Clive Wynn. Serdecznie zapraszam w swoim imieniu i w imieniu całej Katedry Etologii Zwierząt i Łowiectwa. Oczywiście zapraszamy, polecamy ten wykład, zachęcamy do adopcji, ale pod warunkiem, że jest ona odpowiedzialna. I cóż, bardzo dziękujemy za tę rozmowę. Serdecznie dziękuję. A państwu to już podziękujemy za uwagę. Dobrego dnia. Do widzenia.